Precyzja funkcjonowania systemu to podstawa działalności firmy odpowiedzialnej za transport gazu ziemnego. Niezawodność infrastruktury, nowoczesność technologii, nieustanny wysiłek ludzi. Każdy element jest nieodzowny, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu. Za przesył gazu ziemnego na terenie Polski odpowiedzialny jest operator gazociągów przesyłowych Gaz-System. Spółka o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zgodnie ze swoją misją Gaz-System rozwija system transportu gazu ziemnego, łącząc oczekiwania klientów z rozwojem spółki oraz rynku gazu w Polsce. Zadanie to realizuje zarządzając siecią gazociągów przesyłowych o długości 9700 km i nadzorując pracę elementów systemu przesyłowego, który obejmuje m.in. 14 tłoczni, ponad 50 węzłów gazowych i 970 punktów wyjścia. Działanie systemu nadzoruje 6 oddziałów na terenie całego kraju. Dzięki niezawodnej pracy systemu przesyłowego, o każdej porze dnia i nocy, o każdej porze roku, gaz ziemny trafia do odbiorców w całym kraju. Gaz-System transportuje gaz ziemny pozyskiwany z importu i wydobycia krajowego. Przesyła go na zlecenie firm zajmujących się handlem gazem. Gaz ziemny trafia do sieci dystrybucyjnych oraz dużych odbiorców przemysłowych bezpośrednio przyłączonych do systemu przesyłowego. Przedstawicielstwo Gaz-System w Brukseli dba o reprezentowanie interesów spółki na forum unijnym. Polski system przesyłu gazu ziemnego jest częścią europejskiej sieci przesyłowej. Długoterminowym celem działalności Gaz-System jest zbudowanie pozycji jednego z najlepiej funkcjonujących dostawców usług przesyłowych w Europie. Za koordynowanie i nadzorowanie ruchu sieci odpowiada Krajowa Dyspozycja Gazu. Kluczową rolę w procesie transportu gazu ziemnego pełnią nowoczesne systemy informatyczne i metody kontroli sieci, dzięki którym gaz przesyłany jest do odbiorców w sposób ciągły i bezpieczny. Gaz-System realizuje projekty strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. W najbliższych latach spółka planuje budowę około 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. W planach inwestycyjnych firmy znajduje się także rozbudowa połączeń między systemem przesyłowym Polski i krajów ościennych. Rozbudowa sieci zwiększy przepustowość systemu, a także umożliwi przyłączanie do sieci nowych odbiorców. Wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, gdyż umożliwi realizację planowanych projektów dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Gaz-System stara się, aby coraz więcej firm mogło korzystać z gazociągów przesyłowych zarządzanych przez spółkę. Spółka koordynuje najważniejszą inwestycję w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju – terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Gaz-System jest właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu LNG. Terminal na polskim wybrzeżu na trwale zmieni sytuację na rynku gazu w Polsce i umożliwi dostawy paliwa gazowego z nowych źródeł. Niezawodność systemu przesyłowego jest możliwa dzięki nieustannej współpracy ludzi. Do sukcesu Gaz-System przyczyniają się przede wszystkim pracownicy spółki. W
firmie pracuje blisko 2000 osób. Są wśród nich wysoko wykwalifikowani pracownicy techniczni, których specjalistyczna wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Wypełniając obowiązki gazowego operatora systemu przesyłowego, Gaz System przywiązuje szczególną uwagę do społecznej odpowiedzialności wobec otoczenia. Spółka prowadzi długofalową strategię w zakresie polityki środowiskowej, dokładając wszelkich starań, aby nowe inwestycje oraz eksploatacja istniejących gazociągów prowadzone były z poszanowaniem środowiska naturalnego. Odpowiedzialność, zaangażowanie, profesjonalizm, praca zespołowa, szacunek to fundamentalne wartości, które każdego dnia wyznaczają sposób funkcjonowania Gaz System. Dzięki przestrzeganiu wysokich standardów postępowania spółka może rzetelnie wypełniać funkcję operatora systemu przesyłowego i realizować strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego oraz polskiej gospodarki projekty. Gaz System. System, który łączy.